Jak byłem młodszy, chciałem wybudować koło domu małą skocznię. My nawet z bratem kombinowaliśmy, jak tu taką skocznię ze śniegu zrobić. I zawsze namawiałem mojego brata, żeby on był małyszem, żeby on skakał. Paweł Ząbak, witam serdecznie, a ze mną Paweł Jasionowski z grupy Masters. Witam cię bardzo serdecznie. Dzień dobry, witam. Jak się masz? Dobrze, pod kolor. Bardzo ładnie, bardzo fajnie, słuchaj. Ale to jest sztos. Zaczniemy na początek od komentarzy. Coś czuję, że ten numerek spowoduje śmiganie. Wakacyjnym krokiem aż do 30 listopada. To w sprawie nowej piosenki właśnie zatytułowanej Chcę. A tak wyczułem, że chodzi o piosenkę pod tytułem Chcę. Iście wakacyjna, prawda? Przedłużamy wakacje, bo lato jeszcze trwa, więc póki lato w pełni, to gramy to najgłośniej, jak tylko możemy, na każdym z naszych koncertów. Z tego co wiem, to również te piosenki można posłuchać na antenie Radia Vox FM, więc Chcę to propozycja, która przedłuży, mam nadzieję, wakacje i wprawi nawet rano wszystkich w taneczny nastrój. I też takie założenie było przy produkcji teledysku, że ta piosenka trochę jak, dzisiaj to jest bardzo modne słowo, wirus, atakuje wszystkich i wszyscy tańczą w rytm tej piosenki, no bo to o to przecież chodzi w reggaetonie. To jest właśnie rytm, który jest wakacyjny, słoneczny, i gdybym miał to opisać w kolorach, to byłby to kolor czerwony i żółty. No właśnie. Jak ogień. Wziąłeś to, podniosłeś to, może wyjaśnimy, po co to mamy. Z Pawłem zagramy sobie w grę zatytułowaną 5 sekund. Jest to gra junior, przeznaczona dla dzieci w wieku... Do 36 roku życia. 9 lat, ta wersja, ale my chyba możemy w to zagrać, co ty na to? Tak, oczywiście. Dokładnie. Polega na tym, że sobie wyciągamy jakąś kartę z pytaniami, są 2 albo 3, no i kto pierwszy w 5 sekund odpowie, no i potem mamy planszę, na której przesuwamy się z piątkami. Coś dobrego. Kolejkę. Tak. Ja stawiam tu wszystkim kolejkę. To jak w piosence Masters i Scalar US, a my jeszcze mamy czas. Ale to już, dobra, to już... Dobra, to może ja jesteś gościem, to ja może ci po prostu zadam pierwsze pytanie, co? Nie. Żółtą stronę czy czerwoną? Może być żółta. Dobra. Wymień 2 imiona osób z twojej rodziny. Marta, Piotr, Emil. No, proszę bardzo. Nie, no ale to proste. A może czerwone są trudniejsze? Tam są po 3. Po 3 są pytania, a po stronie żółtej są 2. Aha, no właśnie. Czyli czerwoną stronę chcesz. Dobra, niech tak, będzie. No to żółta, będzie żółta, łatwiej. Dobra, żółta. Dobra, żebyśmy się rozkręcili. Dobra. No to dobra. To wymień 2 zwierzęta, które mają kopyta. Krowa, byk. Mhm. Mam nadzieję. No No. A miałem 3 wymienić? Nie, no 2. O, 2! A widzisz, no, a, dobra. Dobra, okay, słuchaj, dobra. Wracając jeszcze do kawałka. O kozie pomyślałem. Tak, może tutaj, o, słuchaj, mamy tutaj tak. Nowa era Masters właśnie się rozpoczęła, to dobry kierunek, rewelacyjny teledysk z super muzą i genialnym wokalem. To jeszcze te komentarze do piosenki Chcę. Ale mam same takie też stwierdzenia na twój temat. Paweł jest geniuszem muzycznym, mistrz po prostu. Oj tam, nie wiem jak się do tego odnieść. To bardzo mi miło, że tyle pozytywnych komentarzy czytam. Geniusz to jest w ogóle słowo, pod którym się nie podpisuje. Geniuszy było kilku w historii muzyki, niech tak już zostanie. Natomiast cieszę się, że ta piosenka w jakiś sposób przypadła do gustu naszym słuchaczom, a być może dzięki tej piosence, dzięki takim reggaetonowym, latynoskim rytmom zyskamy rzesze fanów, którzy nigdy nie słuchali zespołu Masters, bądź też nie utożsamiają się z muzyką taneczną. No i pamiętajmy, że ten rynek muzyki latynoskiej jest bardzo duży, nie tak, tylko oczywiście, prawda. Nie tylko w Polsce, no bo to muzyka latynoamerykańska, no, popularna tak naprawdę w każdym zakątku naszego świata. I mam nadzieję, że tak również będzie z polskim reggaetonem. Co tu dużo mówić? Masters będzie podbijał zagraniczne rynki. Tak jest. A zaczniemy przynajmniej od polonijnego rynku w Stanach Zjednoczonych. Odnosząc się do tego, że powiedziałeś, że nie wiesz, jak ma się do tego odnieść. On jest skromny, normalny, inteligentny, po prostu słów brakuje w tych czasach pseudocelebrytów, że są jeszcze tacy pewnie chodziło o zaje, fajni, normalni ludzie, jakim jest ten facet. No dobra, kolejna partyjka. Słuchaj, zagramy sobie to. Wysadzają. Ty to jeszcze musisz czytać. Dobra, to teraz będzie czerwona strona. Czerwona, tak. O, słuchaj, trudne. Wymień 3, a nie, proszę, coś innego przeczytałem. Wymień 3 stworzenia bez nóg. Wąż, ryb... No, ryba. No tak. A do 2, no. I co jeszcze, nie? Nie wiem. Święta ryba. Święta ryba. Dobra, niech będzie. Masz kolejny punkt. Nie, cofam. Nie, no co ty? Jest, no dobra, jest punkcik. Tak, teraz słuchaj, ty dla mnie. Znajomości, okej. Wymień 3 stolice państw w Europie. W Europie. No to Praga, Rzym, Warszawa. Dobrze, no. Dobrze. No ty to w ogóle bezkonkurencyjnie nawet troszeczkę będziesz przede mną. O, tak. Kolejne, słuchaj, stwierdzenie na temat twojej osoby. Znowu będę ci słodził.
Najfajniejszy kawałek Pawła to Bella. Dobra, to ja już będę po prostu przytakiwał. Jak ty będziesz mi słodził, to ja powiem, tak, tak jest. To pominę już te, wiesz, takie właśnie, poszłabym z tobą na randkę, ten uśmiech zwala z nóg. Duet Pawła z Topkami albo z Top Girls, to byłoby super. No, nie mieliśmy tego w planach, ale ja nigdy nie odmawiam, może nie, że nie odmawiam duetów, ale nigdy nie mówię nigdy i wszystko może się zdarzyć w przyszłości, więc why not? Paweł jest królem wesel. No nie no, królem wesel to jest zawsze para młoda. Ja czasami te wesela staram się uświetnić moją obecnością, a w zasadzie obecnością piosenki, którą wykonuje żona moja. Dosyć często zdarza nam się, że jesteśmy zapraszani na wesela, żeby właśnie na tego rodzaju imprezach dawać koncerty. Oczywiście z racji, podejrzewam, z racji piosenki, którą wykonujemy, żona moja, która jest idealną piosenką na polskie wesela. No, nieskromnie powiem, że tylko w zeszły weekend zagraliśmy na trzech takich imprezach, więc... Super. Więc lubimy tego rodzaju tak, imprezy. To jest pewien swego rodzaju hymn wesel po prostu, żono moja. No myślę, że tak. Nie wiem, czy można to określić hymnem. Na pewno jest to piosenka, której nie może zabraknąć na żadnym polskim weselu, z czego oczywiście się bardzo cieszę. Dobra. Wymień trzy rzeczy, które widzisz z okna szkoły. Boisko, bramka i trawa. Znaczy, trawa, no dobra, niech to będzie rzecz. Który był twój pionek? Mój był czerwony. I tak jesteśmy na tym samym miejscu, to możemy wiesz. Nie no, mój był za tobą trochę. Dobra. Grunt, że biało-czerwony. A ty wymień trzy kolory samochodów. Czerwony, biały, zielony? No tak. O, słuchaj, przejrzałem też trochę twoich wywiadów. Też prześledziłem twojego Instagrama. No i zdobyłem kilka takich fajnych, ciekawych rzeczy. Jak byłem młodszy, chciałem wybudować koło domu małą skocznię. Tak, narciarską. Mało tego, my nawet z bratem kombinowaliśmy, jak tu taką skocznię ze śniegu zrobić. I ja wtedy... To były czasy Małych Szomani, kiedy Adam Małysz zajmował pierwsze miejsce, a Poloniusz Tajner też był wtedy... No, może to nie jest dobre określenie, ale na tamte czasy celebrytą trochę. Mm-hmm, to znaczy, prawda. Znaczy był bardzo rozpoznawalną osobą. No ja chciałem być takim Tajnerem i zawsze namawiałem mojego brata, żeby on był Małyszem, żeby on skakał. Nie miałem na tyle odwagi. Ale udało się. Wysyłałem młodszego brata na skocznię. Zbudowaliśmy jakąś małą skocznię, no ale po pierwszych zawodach już zrezygnowaliśmy z tej działalności. Może lepiej, co? Może i dobrze. Mam słabą pamięć. Oj tak. Tak? Zgadza się? Zgadzam się, to wiedzą wszyscy moi najbliżsi, że o wielu rzeczach zapominam. Zapominam, co powinienem zrobić. To wie też dobrze mój menadżer, który przypomina mi czasami po kilka razy. No cóż, staram się nad tym pracować, ale też znam swoje wady i czasami warto siebie zaakceptować. W przerwach między koncertami zdobywam szczyty. No to nie wiem, jaki był kontekst tego. Tam zdjęcie w górach się pojawiło. A, rozumiem, chodzi to o Instagram. Z Instagrama. Tak, 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 tak. No to tak, to chyba nawet z tego roku było zdjęcie. Wszędzie zimno, a w górach jest ciepło. Lubię po górach. Może nie jestem jakimś wielkim fanem wycieczek górskich, natomiast jeżeli jest to miłe towarzystwo, to jak najbardziej. I wszystko zależy od tego, z kim, kiedy i gdzie. Okej, okay, to co? Jeszcze zagramy? Zagramy. Mamy chwilę czasu, dobra. O! Co tam wymień? Czerwona wersja. Mhm. Wymień trzy urządzenia na baterię. Mikrofon, telefon i... O. Kamera. Ale zdążyłem? Zdążyłeś, tak. Zaliczamy. Kto pierwszy do piątki, to wygrywa. A mikrofon od razu tak... To koncertowo. Dokładnie. To coś dla mnie wybierz? Tak jest. A ty wymień trzy słodkie napoje. Napoje. A kurczę, bo... Dobra, nie, wiem. Nie, bo nie wiedziałem, czy nazwy wymieniać, wiesz, prywatnie. Wiem, dobrze, zmieniamy. Wymień trzy pojazdy komunikacji miejskiej. Aha, autobus, tramwaj, metro. Pięknie. Kurczę, sam jestem zaskoczony. Powiedz, że jesteś przede mną, bo ja odpowiedziałem po czasie. Dobra, słuchaj, to jeszcze jedną rzecz zapytam cię. Zapłaciłem spory mandat. Oj, tak. Chcesz się pochwalić? No, ostatnio 1200. Co to było? Nie, bo mnie po prostu wszyscy hejtują teraz. Dobra, powiedzą, że dobra, nie. Każdemu się zdarza, słuchaj. Też dostałem ostatnio mandat, mniejszy, ale dostałem. Z liceum dużo wyniosłem. Taka fajna rzecz pojawiła się w jednym z wywiadów. Oczywiście zwłaszcza chodziło, po studniówce. Ale chodziło o cechy charakteru, ale być może coś innego, wiesz. Nie wiem, no co można wynieść z liceum. Tablice, wszystko można wynieść. Kredę. Tak, kredę się wynosiło, pamiętam, że kredę się wynosiło. Jeszcze chciałbym odnieść się do twojego jednego z numerów,
ostatnich. Tu chodziło o A my jeszcze mamy czas, z Color US. Kozacko, chłopaki, dobra robota, starsze klimaty to jest. To niesamowite, że lata mijają, a Masters z każdą kolejną produkcją uzależnia jeszcze bardziej. No cóż, bardzo mi miło, że produkcja w stylu lat 90. przypadła do gustu naszym słuchaczom. No i wspólnie z moim przyjacielem z zespołu Color US, Jurkiem Perkowskim, postanowiliśmy nagrać coś, co też będzie bliskie jego działalności, ponieważ zespół Color był popularny na rynku muzyki tanecznej w Polsce w latach 90., a Color US to kontynuacja tego zespołu, tylko za oceanem. I z Jurkiem po naszej wieloletniej przyjaźni postanowiliśmy właśnie nagrać wspólną piosenkę, a my jeszcze mamy czas. I to jest trochę piosenka o nas, ponieważ tam zwrotki są, znaczy to nawet nie trochę, tylko zwrotki są zupełnie o nas. Nie chcę teraz opowiadać o tym, bo chciałbym, żeby nasi słuchacze po prostu sami wywnioskowali, co jest o mnie, co jest o Jurku. Komentarze są same pozytywne, więc to jest super, naprawdę super. To co, to ostatnia partyjka, nie? Bo czas nas goni, żebyśmy chociaż do piątki dotarli. I teraz tak, ja tobie wymień trzy gry planszowe z kostką. Z kostką? Dobra, 5 sekund. Kości. I nie mam zielonego pojęcia, co jeszcze może być z kostką. Monopol, zaliczam. Monopol? Tak, dobra, dzięki. Ty jesteś bardzo zrozumiały. Tak, proszę bardzo, dobra. Teraz... Wcale nie jest takie łatwe, słuchuję wiesz, się nie? Pytania. O, wiem, że tego jednego z przedmiotów nie lubisz. Wymień trzy przedmioty ścisłe. Matematyka, fizyka, chemia. Tak, to w jednym z wywiadów... Przepraszam, źle zaakcentowałem. Matematyka, fizyka, ale mam tutaj coś takiego, że nie jestem dobry z matmy. No było. Nie. No dobrze, to ale co? Ale pozdrawiam moją panią od matematyki. Jeśli... Pawle, na koniec cię zapytam w przyszłym miesiącu twojej urodziny. Czego można ci życzyć? Wow, wielu wycieczek górskich, odrobiny wakacji, odrobiny wolnego czasu i tego, żebyśmy jak najczęściej spotykali się z naszymi fanami na koncertach, co w ostatnich latach nie było normalnością, więc powrotu do normalności chciałbym, żebyś i tego mi i nam życzył. Tak, tego Vox FM tobie, wam życzy. My również. Dziękuję bardzo. Paweł Jasiński, grupa Masters, był dzisiaj moim, waszym gościem.